Zanim wyjedziesz na wakacje, oddaj chociaż jedną jednostkę krwi. Bo krwi w wakacje brakuje, a zapotrzebowanie na nią się zwiększa. Dlatego regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o zgłaszanie się i oddawanie bezcennego leku, którego nie da się sztucznie wyprodukować. Krwiodawcy są teraz jakby nastawieni na wypoczynek, na wyjazdy nad morze, w góry, nad jeziora. Natomiast służba krwi pracuje 24 na dobę przez 365 dni w roku i krew, którą krwiodawcy honorowo przekazują, jest również potrzebna przez 365 dni i tutaj mój apel, żebyśmy nie zapominali o tej zaszczytnej idei i pamiętali o tym, żeby przychodzić regularnie i oddawać krew. Obecnie największe zapotrzebowanie jest na ujemne grupy krwi. Bezcennym darem mogą podzielić się osoby pełnoletnie. Zapraszamy wszystkie osoby między 18 a 65 rokiem życia. Trzeba być osobą zdrową, która nie choruje przewlekle, która nie ma poważnych problemów zdrowotnych. Każda osoba, która do nas przychodzi, jest rejestrowana, ma wykonywane badania laboratoryjne i rozmawia z lekarzem. Po takiej rozmowie, kwalifikacji zapada decyzja, czy może oddawać też, czy no niestety są jakieś przeciwwskazania. Do samego oddawania krwi trzeba być odpowiednio przygotowanym. Trzeba przyjść po lekkim posiłku. Proszę pamiętać, że nie przychodzimy na trzo, czyli zawsze jakiś lekki posiłek, ale posiłek, który nie zawiera zbyt dużej ilości tłuszczu, czyli czy jakaś chuda, na przykład drobiowa wędlina, jakaś kanapka właśnie z taką wędliną, czy z białym serem, owsianka, jaglanka, to są takie produkty, które są najbardziej bezpieczne. Trzeba wypić dużo płynów. Zachęcam przede wszystkim do wypicia dużej ilości wody. Może być herbata, może oczywiście być wypita też kawa czy sok. Przychodzicie Państwo wypoczęci, wyspani. Największą nagrodą dla krwiodawcy jest satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi. Honorowi krwiodawcy mogą jednak liczyć na pewne przywileje. To są dwa dni wolnego. To jest dzień, w którym Państwo oddajecie krew i dzień następny. Również otrzymujecie Państwo zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki publicznej służby krwi i każdy krwiodawca otrzymuje również taki ekwiwalent kaloryczny. To jest kaloryczność 4,5 tysiąca kilokalorii. Jest to 9 czekolad, które każdy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje. W Poznaniu krew można oddawać w siedzibie centrum przy ulicy Marcelińskiej. Do dyspozycji są także oddziały terenowe w całej Wielkopolsce oraz mobilne punkty poboru krwi w postaci specjalnie przystosowanych do tego autobusów.